Hello, to Lucifer i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj pobawimy się, niby powiedzieć, że Wexford, a to jednak nie jest Wexford. Case Blue, czyli zagraniczny YouTuber, właśnie pokazał ostatnio odcinek na trzech mapach, gdzie są tekstury, przez które możecie stickami, jako Demoman, czasem też ogień, ale to czasem, zadawać obrażenia przez tak jakby materiał, czyli ścianę. I właśnie tu pomyślałem, że porobię z Sebastianem w dzisiejszym odcinku. Znalazłem 12 map takich casualowych, gdzie możecie pograć cały czas w roku. Więc to nie są ani Smith Massowe, ani Scream Fortressowe. Jeżeli byście chcieli, to mogę kiedyś poszukać na innych mapach też. Takie rzeczy właśnie na tych mapach, to wam pozrobię odcinek specjalnie osobny. Ale no, macie tutaj zabawę. Dodatkowo, znalazłem właśnie tych 12 map. Są dwie mapy, które powiecie mi, czemu ich nie pokazałem, trzymają te tekstury. Niestety mapmakerzy, którzy użyli tekstur, naprawili to, że nie da się niestety zadać obrażeń przez te tekstury, więc no. Przez podłogę, co się dasz zabijać. Dobra. Idealnie jesteśmy na tym mapie. Mniejsze katy to są właśnie te, które da się przez nie zabijać. To mi medyk wyskoczył. Jak poleciał. Nie mam pojęcia o nic tu nie. No mówię, że on jest taki zabawny. To jest. O! No! Dzięki! Chuj, poleciał! Aha! Ja widziałem cię, gdzie dostałeś. Widziałem cię. Nice. Też przygotuję tę pułapkę. To jest trochę taka inna sytuacja, bo nie ma krat, ale Frontier ma z tym oknem takie coś, że ramy tego okna, czyli tam gdzie ustawiam sticky, działają tak, że obrażenia można zadawać przez nie stickami, a nawet możecie jako snajperzy strzelać przez te ramy od okien. Więc taka ciekawostka, jak ktoś nie wiedział. Taka miła, mała, mini ciekawostka. No. A, ty tam. Ten dzień się odwrócił. Z czego się śmieje? Cześć. Ej, tu mam alkohol. Ja mam potrzebny. Ale alkohol. A! O! I po alkoholu. Tak krata, do której teraz strzelam, tak przez nią też się da zabijać. Niestety nie spotkałem nikogo, żeby zabić, więc pokażę tylko tą miejscówkę. Będziesz uciekać, a oni się będą godzić. Ogólnie ta miejscówka też jest dobra do ustawiania. Tutaj małe takie kratki też są dobre. Też się da zabić. Zacinaniem się. Tak samo ten tutaj, ten mostek. Też tak działa. Też się do tego zabić. Właśnie.
Mapa Coachera. No tutaj jest trudno zabić. Znaczy, jeżeli nikt nie idzie dołem, to macie idealny bilet do zabijania. Ale jeżeli co chwilę ktoś chodzi na dół, to macie przeklapane. What? O, fuck! Bo wiesz, gdzie jest ta miejscówka? Się to było, ale nie ma, nie za bardzo. Gdzie jest? Nie wiem. Trochę wchodzamy, nie wiem. Dobra, bo się śmiałem, nie mogę się ruszyć. Jedyna miejscówka, gdzie nikt ci... Tutaj. Ta cała okay. Moc to jest właśnie ta krepa. I Trojan jest. A, to jednak u Blue tylko się uda. Taki trochę scam. Możecie tak robić tylko u Blue. A u Red już nie. Pytyfy, kto to wymyślił? Chyba Maker nie ogarnął, że ta tekstura może szaleć. Co z nim? Widzę. A pod nimi? Ja bo jestem tu, bo chcę mieć. Tak. Dobra, to jeszcze lepiej. Tak, możesz się zranić, bo właśnie się zraniłem. Dobra, to jeszcze lepiej, wiesz czemu? Bo będę mógł jakoś będzie tu rushować i dalej go zabić. Krytem. Nasz Andy już wybudował działko. Tak, Mark, czy ty się nie nauczyłeś, że to jest pułapka? Tutaj te dwie, po dwóch stronach te kratki. Tak samo działają, że możecie tutaj zabić, tylko tutaj jest o wiele trudniej niż w poprzednich mapach, przez to, że jest to bardzo osłonięte, więc musicie być bardzo szybcy z tym i bardzo szybko postawić te styki i uciec na przykład do wody, jak chcecie kogoś samemu zabić. Steel. Kolejna mapa, gdzie mi się nie udało nikogo zabić, ale jak tu widzicie, te kratki, nawet jak mają zmienioną teksturę, to przez nie można zabijać. A dodatkowo nawet można palić ogniem tutaj, więc no. Jesteśmy na wpadce. I tutaj taka ciekawostka, są dwie rzeczy. Jedna taka, że na każdym z tych są te kraty, więc można tutaj tak zrobić i przejdzie. Dodatkowo fiamogi. Te fiamogi da się zrobić tak. Po obu stronach teamów, nawet w górę taki się da zrobić. I tutaj też. Na mapie Cashworks jest idealna miejscówka, właśnie ta, tam, te kraty. Są idealne po zabijanie, ale najbardziej, najlepsze to jest właśnie po to, że jak na przykład tam są działka, a tam często są działka. Więc to jest idealna taktyka, żeby zniszczyć szybko działka i nie zostać zagrać. Ta mapa ma 3 punkty, takie fajne. Tutaj możecie mieć schowane. Ale wam pokażę jeszcze lepszą grywkę. O, tu. Kolejnym miejscem jest D, lecz by musieli...
powiedzieć, nie puszować D. Bo są... Bo sam punkt jest właśnie takim miejscem, gdzie można postawić właśnie, jak się mówi, nasze kochane sticky. Lecz niestety oni za bardzo oszumi, nic nie zdążę postawić, a bardzo chciałem, ale nie mogłem teraz się go postawić. Chyba się jednak. Jesteśmy na mapie znanej właśnie z tego, że się to robi. Czyli tu fold invection? Niech będzie. Tu fold to tu fold.